Nuklearne uderzenie na Warszawę. Jak ten wywiad jest komentowany? CNN twierdzi, że Putin odniósł propagandowe zwycięstwo, a Carlson zmienił się w stojak na mikrofon. Carlson nie próbował odpowiadać na narrację Putina dotyczącą kolaboracji Polski z Hitlerem w czasie II wojny światowej. A Putin zaskoczył Carlsona znajomością jego przeszłości. Trochę go tym przestraszył. Powiedział, że wie o jego młodzieńczych próbach dołączenia do CIA. Sensacja ostatniego festiwalu w Gdyni. Historyczny western Kos Pawła Maślony, liderem wyścigu po polskie nagrody filmowe Orły 2024. Zdobył najwięcej, bo aż 16 nominacji. O 13 statuetek powalczą dramaty Doppelganger, Sobowtór, Jana Cholubka oraz Filip Michała Kwiecińskiego. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w kategoriach aktorskich, o szczegółach Lucyna Burzyczka. Rzeczywiście, bo w kategorii główna rola kobieca szanse na nagrodę mają dwie aktorki, które znakomicie zagrały w dramacie Lęk, czyli Magdalena Cielecka oraz Marta Nieratkiewicz, a zmierzą się one z Kamilą Urzędowską, Leną Górą i Mają Ostaszewską. Jeszcze bardziej interesująca sytuacja jest w kategorii drugoplanowa rola męska, gdzie rywalizuje aż trzech aktorów grających w Kosie. To Jacek Braciak, Piotr Pacek i Robert Więckiewicz. Co ciekawe, Więckiewicz ma w tej kategorii aż dwie nominacje, bo doceniono go także za rolę w filmie Filip. Gala wręcz.